Halcz, witajcie, tu znowu Ryfek, witam was w kolejnym ajzaczku, nagrywanym na zapas. Dzisiaj będziemy grać Daily z 10 czerwca. Kurde, mam was tutaj. No, 10 czerwca, Daily, rzeczywiście, o Jezu, jeszcze lostem. W domu jestem, wcześniej wróciłem z Giżycka. Dlaczego? Powiem wam może kiedy indziej, bo dzisiaj jeszcze jedziemy do Gdańska, moje jakby wakacje się jeszcze nie skończyły. Kim ja w ogóle gram, bo ja mam Eternal D6, ja gram zwykłym lostem chyba. Eternal D6 ma zwykły lost? Najwyraźniej, no chyba tak. Tutaj będzie Secret Roomik, ale nie mam bomby niestety. Wróciłem szybciej z Giżycka, miałem z Giżycka jechać prosto do Gdańska dzisiaj, czyli to jest piątek, jak nagrywam. Ale parę rzeczy w tym Giżycku nie już. Powiem wam, że do dupy te wakacje, fatalnie jest. Bo powiedziałem sobie, że ja już mam dosyć, po prostu wracam do domu. Wracam do Oli. Przynajmniej sam nie będę spał. Ale no mówię, dlaczego to wam już powiem po wakacjach. Czyli sądzę, że jakoś w piątek najwcześniej takie mini vlogi prowadzę. Nigdy czegoś takiego nie nagrywałem, nie umiem w ogóle gadać do kamery, przyjmuję się, mega wstydzę. Ale coś tam nagrywałem, więc może tak z 10 minut materiału uda mi się tutaj ogarnąć z tych wszystkich moich nagrywek. I pod koniec tygodnia albo na początku następnego tygodnia wam to puszczę. Ale no ogólnie już się w niedzielę spodziewajcie streama standardowo. A może od piątku, od soboty już powinny wrócić codzienne odcinki w... O Jezu, co ja mówię? Nie w tą niedzielę, oczywiście w następną niedzielę mam na myśli. Już mi się po prostu kaszani, co dzisiaj jest za dzień tygodnia. Dziś nagrywam w piątek, jedziemy do Gdańska, wracamy w poniedziałek. Potem jeszcze rodzinka wpada, więc no mówię, od połowy następnego tygodnia już będą regularne odcinki. Jeżeli dzisiaj szybko pójdzie, to może oprócz tego odcinka uda mi się nagrać jeszcze jeden i będzie na zapas po prostu. Zmieniam to, ohoho, ale gówno. No dobra, trudno, lecimy na kolejne piętro. Darkroom, już żeście mi tutaj się fajnie dali znać, bo nawet nie wiedziałem. Tu po lewo mamy napisane, że idziemy na walkę z Isaaciem, ale tak naprawdę to nie jest walka z Isaaciem, czeka nas walka z szatanem i jest napisane DR, czyli idziemy na Darkroom, nie idziemy na katedrę. Szczerze nigdy o tym nie wiedziałem, że tak to jest tam napisane, więc dobrze, żeście mi dali znać w komentarzach. Boże, powiem wam, że lościk tak na postać do grania pierwszy raz od tygodnia w Isaaca, to nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Zobaczymy. Same karciochy, jak dla mnie, bardzo spoko. Ja bym, szczerze mówiąc, bardzo chętnie wziął starter deck. Mamy kartę Dev, ona akurat raczej mało przydatna. Tam jest odwrócona karta, ją bym z chęcią wziął. Tutaj może Secret Roomik będzie i bym poprosił pana syna, ale no, niestety nie dzisiaj. Co w Secret Roomie mamy? Oj, Secret Roomy to bardzo fajne na lości. Jak mamy Eternal D6 zmieniać itemy w Secret Roomie, to byłoby coś. Ja idę po tą kartę inną, zobaczymy co tam będzie. To jest strasznie dużo czempionów, więc szczerze ja bym sobie to odpalił, nawet nie chce mi się z nimi walczyć. Wrócę się tutaj, odwrócona karta to karta Hanged Man. Co mi dawał Hanged Man? Wydaje mi się, że zamieniał mnie w Keepera i... Tak, po zabiciu przeciwników dostajemy w tym momencie coiny, więc akurat idealna karcioka na taki duży, duży pokój. Dodatkowe coiny z przeciwników tutaj będziemy mieli, więc bardzo fajnie. No i postaram się tego użyć najlepiej jak tylko mogę. Jeszcze od razu w innych pokojach, bo to jest czasowe 30 sekund mamy, żeby z tego skorzystać w pełni. I oczywiście tu się wrócę po znajdźki i ja wiem, że tutaj pies szczekał, czyli będziemy mieli tam najprawdopodobniej przejście do Crawl Space, ale ja mam 4 bomby, nie wiem czy szukać przejścia do Crawl Space to jest w ogóle opłacalna sprawa. Zobaczymy. Czy to się nagrywa w ogóle? Nagrywa, bardzo dobrze. Ale już naprawdę, powiem wam, że no, zdenerwowałem się. W skrócie jedynie powiem, że dostałem po pierwsze mandat. A nie, bo on może szczekał na kamień z X-em po prostu. A tam mandat to nam nic, no tam... Moja wina. Jechałem w zabudowanym 75. 300 zł, 4 punkty dostałem. Więc jeszcze nie ma jakiejś tragedii. Ale w Giżycku jak byłem, zaparkowałem sobie na parkingu, a na drugi dzień mam szybę rozbitą z przodu. Nie wiem, czy ktoś to, czy
Ja sobie staram to tłumaczyć, że jakiegoś mega pecha miałem, mimo że praktycznie nie padało, mimo że grad, mimo że nie było gradu. Może coś z drzewa, mimo że drzewo jest daleko i nic na nim nie rośnie. I mi się przykro trochę zrobiło, że w tym giżycku tak. Tyle razy to miasto odwiedzałem, a no mówię. Z tą szybą naprawdę mega, mega niefajna sprawa. Nie tak, że nie mogę jechać, ale no wiecie, pajęczynka jest i... No i wymienić się będę musiał, bo przecież dowód bym stracił, jakbym teraz został zatrzymany przez policję. A taka szyba też tania nie jest. No przykro mi po prostu, z tego powodu się zrobiło i tyle. Dobra, ja bym polecił na Devil Roomy, no bo i tak tutaj nie mamy tych, nie? I tak nie idziemy na Mega Szatana, więc ja bym sobie wziął tego Heartbreaka, szczerze mówiąc. Bardzo fajny item, będziemy mieli dodatkowe życie chyba, jeżeli się nie mylę. Może z jedno? Nie wiem, jak to działało na loście. Bardzo dobry item, syn, no i to jest elegancja Francja. Ty tutaj szczekasz? Nie, tutaj nie szczekasz, czyli to nie jest Secret Room, tutaj będzie Super Secret Room z lewej strony w takim wypadku. Pójdźmy sobie do niego. No tak, bo ja już byłem przecież w Secret Roomie. Hollow Heart jest bez sensu, jak otrzymamy obrażenia, tam mamy chyba szansę na wyrzucenie serduszka kościanego. Na tej postaci oczywiście bez sensu, lecimy sobie dalej, szukamy Treasure Roomu. No i mam nadzieję, że będzie tutaj z prawej i dzięki Bogu, że jest tutaj z prawej, bo duży pokój to jest zawsze gwarantowany jeszcze ładunek, chociaż dobra, nieważne. Tutaj, o, miałem nadzieję na przeciwników, nie biorę Libry, Hatuna ten item. Wiem, że dostał zmianę, teoretycznie buffa. Nadal jest do dupy. Jeżeli miałbym się z dwiema rzeczami z wami zawsze nie zgodzić, to jest tak. Ja gram losem, prawda? A, no dobra, jeszcze mam tarczę, ona mi nie zniknie. Bo jak mi zniknie tarcza, to ja będę bardzo smutny w tym momencie. Nie no, nie zniknie. Dobra, nie zniknie. Uff, a się bałem przez chwilę. To rozwalamy, karciocha Hangman, daj nam latanko. Co tutaj? Nic ciekawego. Dwie rzeczy, z którymi się zawsze z wami nie będę zgadzał. Pierwsza to jest to, że Proptozys to słaby item. Nie uważam, tak? Uważam, że Proptozys to jest bardzo dobry item. Świetny item, knockout dropsy na tę postać! O mój Boże! Jakie to jest dobre! Proptozys uważam za świetny item i się z wami nie zgadzam z tym, że on jest słaby. Druga rzecz. Co ja przed chwilą miałem? A Libra, Libra, no nigdy nie powiem, że Libra to jest dobry item. Przecież Libra to jest gówno, syf, smród, brud i ubóstwo w ogóle. Ha, tfu. Dobra, idziemy dalej. Przepraszam w ogóle, tak to widzowie z Giżycka, że się z wami nie spotkałem. Miałem właśnie wczoraj się spotkać, w czwartek, ale no powiem wam, że no... po pierwsze byłem bardzo zmęczony i tak w planach chyba nie miałem się z wami spotkać, nie będę wam kłamał. Ale no ta szyba w aucie to już w ogóle mi odebrała chęć siedzenia tam, więc dzień wcześniej wróciłem. Ale miałem bardzo miłą panią w ogóle od apartamentu. No bo się jej tak pytam, dzwonię do niej i mówię, czy mógłbym wrócić wcześniej, czy nie ma problemu, żebym tak późno, bo ja do 22 wyjeżdżałem w ogóle. Czy nie byłoby problemu, żebym tak późno zdał klucze? Ona, że nie ma problemu i w ogóle, a dlaczego, się pyta, nie? No i mówię tam sytuację. Ona, aż te wieśniaki giżyckie. I mówi, może pan przyjechał jakimś lepszym autem? Rzucało się w oczy. I on mówi, no lepszym to nie, ale w oczy się mogło rzucać. I mi nawet zwróciła za tą jedną noc pieniądze. Powiedziała, że będę miał na troszkę naprawy chociaż, więc naprawdę bardzo miła, strasznie mi fajny apartamencik miałem. Z tego akurat byłem mega zadowolony, pojadłem sobie bardzo dobre rzeczy w Giżycku, więc też z tego byłem zadowolony. To oczywiście z... O Jezu, już chciałem używać Wheel of Fortune. W życiu nie użyję teraz Wheel of Fortune. No gdzie? No przecież mamy te keksa. Bardzo dobry item. Dobre rzeczy sobie pojadłem. Jak to zawsze w Giżycku, dobra, smaczna rybka. Pogoda o dziwo dopisała. Miało padać od poniedziałku do piątku, a praktycznie w ogóle nie padało. Jedynie wczoraj coś tam się wieczorem zaczęło chmurzyć, ale też słychać było grzmoty, ale praktycznie chyba nic nie padało. Dobra, tutaj item do zmiany. Nie, tu kupujemy sobie bateryjkę, ciebie wysadzam. Mr. Me bym zmienił za to. Okej, okay, nic z niego nie dostanę. Lecimy sobie na walkę z bossem. Powinno być elegancko. Tutaj Secret Roomik.
Bardzo lubię Doctoofa. Na początku myślałem, żeby go nie zmienić, ale rzeczywiście, naprawdę, bardzo fajny przedmiot, powiem wam. Karta Sun odkrywa całe piętro, bije wszystkich w pokoju za 100 i leczy nam czerwone serduszka na maksa. Ej, nie mówcie mi, że Knockout Dropsy się stakują! Jakie to jest dobre! Pierwszy raz mam Knockout Dropsy z Tekexem, ale dobrze, dziękuję ci Edmundzie, poprawiasz mi tutaj humor. Bierzemy staplera, lecimy. Ale gituwa! Ojojoj, to dobrze, to dobrze. Coś tu jeszcze jest? Challenge Room, chciałem się do niego wrócić, ale dałem sobie spokój. Może jeszcze zdążę na walkę z Haszem? Może nawet na boss rush? Szczerze wątpię, ale może tu w klaps od razu użyjmy. Lecimy sobie na kolejne piętro. Jest na razie naprawdę elegancja Francja. Ja już tam kluczyk naładowany był, ale olać go sobie. Nie chce mi się tracić po prostu czasu. Lecimy dalej, hangmanik, karta Sun, a od razu użyję tego Suna, nie będę tracił czasu i ładunku, wirusik. Dobry item, wezmę to, bo to jest część przemytów płuna, mimo że ten efekt z niego mi jakoś specjalnie nie jest przydatny. To bardzo fajny jest oczywiście część przemytów Gapiego, jak najbardziej. Bardzo fajny jest speed up, plus jeszcze część przemytów płuna, dostaniemy damage upa, jeżeli mi się uda znowu dostać item strzykawę. Do kresu już się nie będę cofał, mówię, szkoda czasu po prostu. Lock upa mamy, my mamy teraz 100%. Item w tobie jest? No, aha. No jak? Oszukali mnie. Jak cygana na YouTubie, no. Oszustwo, dobra, idziemy tutaj, co za itemik. Placenta, syf. Może to działać? Jeżeli to zwiększa wielkość moich pocisków, to naprawdę spoko. Chyba nie działa, ale może być, może być. Boże, nie dostałem non-stop 10 punktów obrażeń przy każdym uderzeniu. Na dodatek dostałem non-stop obrażenia po prostu od Tekexa. No, tak to ich ciągle odpycha tak, że... No nie, no jakie... Tekex w 100% jeszcze z Knockout Dropsami jest tak genialnym itemem, że jest masakra. W ogóle, ja gram to daily, oczywiście dzisiejsze, ja to dzisiaj jeszcze wam wypuszczę, póki jestem w domu, no bo dopiero naprawdę późnym popołudniem jedziemy do Giżycka, Boże, Giżycka, do Gdańska. Więc ten odcinek jeszcze wam dzisiaj oczywiście wypuszczę, świetny item na tę postać. Ten odcinek wam jeszcze dzisiaj wypuszczę oczywiście bezproblemowo. No i tyle. Ja bym wziął sobie Mystery Gifta do Secret Roomu. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. No nic specjalnego, szczerze mówiąc. Skeleton Key 99 kluczy. Na daily spoko, jakbym grał na punkty, ale ja nie gram tego daily na punkty. Oczywiście tak sobie gram po prostu w tego Ajzaczka. Wiem, że tam jest kojnik, ale już też olać. Idziemy oczywiście zmieniać dalej itemy w Secret Roomie. No i teraz się przejdę po tym całym piętrze najprawdopodobniej. Latanie, bez sensu. Na tej postaci oczywiście. Nie no, ale ten Knockout Drops z tym Tekexem, jestem w szoku, jak to świetnie działa. To jest naprawdę przegenialne połączenie. Item tu mi może do kupienia pojawić. Niestety nie, ale mamy High Priestess. O, ulubiona karta Mangiego. Noga matki nam spada na mordę przez minutę, co sekundę praktycznie. Dobra, lecimy dalej w takim wypadku. Dzięki Bogu przeciwnik jest, kolejny ładunek będę miał. Lovers, nic ciekawego. Idziemy sobie stąd. I lecimy do Secret Roomu po raz kolejny. Jak flip działa na David Roomie? Wydaje mi się, że dosyć ciekawie. Ja bym zrobił taki myk, że ładunki bym zostawił, wziąłbym flipa na Devil Room. Bo mógłbym wtedy wziąć dwa itemy z Devil Roomu tą postacią. Gdzie normalnie mogę brać tylko jeden. Dobra, ładuneczek mam, więc potem jeszcze tego flipa zostawię. Zostanę przy Eternal D6 oczywiście. Ale ładunek z flipa wykorzystam. No jest, jest spoko. Bo i tak bym użył tego Eternal D6 tutaj, więc nie użyłbym go na pewno na walce z bossem. Idziemy sobie z tym flipem. Ładunek na flipie mi się nie przyda dodatkowy, bo mamy jeszcze baterię w sklepie, jakbym chciał. Ale to jest naprawdę bez sensu tutaj. Jedynie mi się do Devil Roomu przyda na raz użycie flipa. Jeżeli oczywiście Devil Room w ogóle się pojawi, mam nadzieję. Jest Devil Room, co w Devil Roomie? Wow. Ależ syf. Hangman, High Priestess.
No cóż. Dobra, lakapa wezmę. Może jeszcze jakiś losowy efekt mi się trafi. Tutaj super secret room. Nic ciekawego. Chociaż mógłbym dać pieniądze temu Begarowi i mieć kolejny item. Secret roomu. Ale no to już naprawdę kombinowania już za dużo. Naprawdę chcę zdążyć na hasza. Mamy świetne połączenie itemów na hasza. Bardzo dużo obrażenia zadajemy. Strowman jest fatalnym przedmiotem. Idziemy po bateryjkę. Nie ma tutaj challenge roomu żadnego. A już w challenge roomie byłem. No trudno, no już ładunków kolejnych tutaj nie zgarnę. Niestety, złoty coin. Co jest grane? Super. Cyk. Coinika bierzemy. Lecimy do... To mi dwa ładunki dało, czy ja miałem dwa ładunki? No chyba nie miałem dwóch ładunków. Co jest grane? No i niestety już zjadło item. Mówi się trudno, nic niestety dobrego z tego secret roomu nie udało nam się ogarnąć. Ten flip był ciekawy, ale no niestety ten akurat devil room nie oddał. Kurde, no do... wpłacę te pieniądze, naprawdę, na tym secret roomie mi zależy. Przez kolejne piętra wydaje mi się, że w miarę szybko przejdę. Magician też mi się przyda na walkę z haszem. Na boss rush raczej nie zdążę. Jezu, jaki dobry złoty coin. 5% szans na zniknięcie przy każdym podniesieniu. Jaki dobry złoty coin. Co jest grane? Dobra, lecimy sobie do secret roomu. Oddajemy pieniądze Begarowi. I dawaj jakiś itemik tutaj, który zmienimy na rock bottom może. O, rock bottom to by się przydało. Jestem ciekawy, czy na... O, kompas. O Jezu, kompas to jest super item. Ale item w secret roomie, szansa. Lol. Lol. No to już wiecie, jak grać na tym daily challenge'u dzisiejszym. Wykrakałem, ale dobrze, dobrze, dobrze. Rock bottom jest. No to co, teraz jakiegoś wavy capa tutaj dostać. Albo sam nie wiem co nawet. Co on tam szczeka? To secret room będzie na prawo od challenge roomu. Okej, okay. Ciekawe, ciekawe miejsce na secret roomik. Jak tu ciemno jest. Na daily gamma jest zmniejszona, czy o co chodzi? Że tu jest tak czarno. Masakra, naprawdę. Ciemno. Jak w dupie u nie powiem kogo. Bo teraz już nie wolno. Dobra, lecimy sobie dalej. Skrzyneczka kolejna, kolejne coiny. Jezu, ale ja jestem bogaty. Będzie stać na nową szybę. Dobra, kolejne coiny, super. Jakaś runka, nawet dwie, jera. Aldo. Dobre runy. Ale szczerze, wolę Empress i Magiciana. Czuję się na siłach na hat. Asza. Ojej. Ojojoj, no jakbym tu dostał obrażenia, to by nie fajnie się skończył ten daily. Item średni, karciocha ciekawa, Moon, to jest chyba Crawl Space. A o, jeszcze lepiej. Nic? Ajajaj, ajajaj, no szkoda, to na tym piętrze nie używajcie tego Moona. Druga część przyjazna w Gapiego. Koks. Używajcie na tym piętrze Moona jednak. Co jest grane? Tu piętaczek. Piątaszek? Nie wiem. Świetny item, mam ski. Lepsze dropy ze skrzynek w tym momencie będziemy mieli. Świetnie, tarcza na walkę z bossem. Empress zostawiam z Magicianem. Dobry item aktywny, ale już olać. Champions Belta bym chciał. Dress Options też dobry item. More Options też by było super. Options samo jest też świetne. No i mapka oczywiście. Też elegancja Francja. Tutaj walka z bossem po lewo zgaduję, że będzie. No to będziemy mieli akurat dwa ładunki na Devil Room. Tak jest, jest walka z bossem. Ale oczywiście po tym piętrze się jeszcze wrócę. Lecimy. Walka z bossem. Cage, dosyć silny boss. Ale... No i my mamy takie itemy, że ojoj. O, ale jak on się kręci, to nie mogę go odepchnąć. Ciekawie. Część miałem wspuna, no niestety dobry item tier zapik tutaj, ale damage up zdecydowanie lepszy. Damage up plus jeszcze przemiana wspuna. Karta world bez sensu, no żebym treasure room widział gdzie jest. Znajdźki kolejne i lecimy sobie dalej. Super secret room jest przed walką z bossem. Treasure roomik jeszcze tutaj z dwiema zmiankami na nas czeka. To jest ok item, ale bez szału.
To jest zdecydowanie lepszy item, Tirzapik. Chociaż słyszałem, że Tirzapy w ogóle na tak eksie wcale nie są jakieś takie nie wiadomo jak dobre. Karta Sun. Szczerze wezmę Sun zamiast Empress. Ten damage up mi jakoś dużo nie da, a szybsze przejście kolejnego piętra już mi coś da. Dobra, lecimy na kolejne piętro. Tutaj Super Secret Roomik. Z czasem nie jest wcale tak najgorzej, a może jeszcze nawet zdążę na Boss Rush. No to by było elegancko. Dobra, całe piętro, lecimy dalej. Super jest, super jest. Czy ja w ogóle mogę pauzować daily? Mogę, okej, bo się bałem, że nie mogę. Karta Sun, od razu, żeby wiedzieć, gdzie co jest. Coś tu ciekawego? Nic ciekawego. Idziemy do Secret Roomu. Treasure Roomik po drodze. Do sklepu oczywiście na tym piętrze. Strasznie dużo pieniędzy na tym, w tym podejściu, powiem wam, się trafia dzisiaj. I bardzo dobrze, bo naprawdę strasznie dużo dobrych itemów żeśmy mieli. Dawaj Steam Sale. Wiesz, ty dziadu, no. Ty dziady, ty śmierdzielu. No nic, speed up, tears up, super, bierzemy. Podobno, im lepsze mamy tirsy, tym gorsze obrażenia mamy na tych pociskach Tekexa, ale knockout dropsy mamy, a knockout dropsy zawsze biją po 10 punktów obrażeń, gdy biją przeciwnika, więc akurat w naszym przypadku mega bardzo opłaca się wystrzeliwywać pociski, które nawet nie miałyby uderzyć przeciwnika, w sensie nie miałyby uderzyć przeciwnika, które by nie miały bić maksymalną ilością obrażeń z Tekexa, tylko po to, żeby non-stop biły za pomocą... O Jezu, jeszcze Technology Zero. Nie wiem jak to działa, to chyba nie działa w ogóle. Nieważne, to... To do dupy! Sklep, walka z bossem, lecimy. Jest czaszka z X-em gdzieś po drodze, bo... Tak średnio mi się chce tutaj walczyć na boss rushu, szczerze mówiąc. Podwójne użycie przedmiotu aktywnego bez sensu. No nic ciekawego, tutaj jeszcze jeden ładunek będziemy mieli, smelter. A skupię z chęcią i zjem Perfection. Będziemy mieli miejsce na drugi trinket, jakby coś się dobrego trafiło. No i tu bez problemu, kolejny ładuneczek będzie. Tu mi on szczeka, czyli tutaj będzie Super Secret Room. Nic ciekawego. No i nie ma niestety, powiem wam, tej czaszki z X-em. Czy dam sobie radę na boss rushu? Oj, powiem wam, że się trochę cykam. Mam minutę jeszcze. Ostatni pokój zwiedzę. Hangman. Trudno będzie. No ale... Idziemy. Idziemy, idziemy. Muszę szybko jeszcze matkę zabić. Mam naprawdę mega mało czasu. Ale wydaje mi się, że damy radę. Czerwona matka. Jedna z gorszych. Nie za przyjemnie niestety. Dawaj, wstawaj. Dobra, 30 sekund. Jezu, ona się w ogóle pojawi? Dobra. I jeszcze raz. I super. Nie ma niestety Devil Roomu. Mega słabo, mega liczę na Devil Room. Tam jest head słaby item. O Jezus. O Jezus. 6 razy lepsze tirsy mamy w tym momencie. No. Dobra, mnie się to naładuje. Rozwalmy wszystkie skrzynki w okolicy. A ja was na chwilę przeproszę, bo mi dost nie daje spokoju. ZW. No, elo. Od razu się kawusi napiłem. Kurde, najgorsze jest tylko teraz to, że ja muszę to klikać non stop. Tirsy powyżej 30, jeżeli się nie mylę, byłyby wystarczające, abym nie musiał tego klikać, więc teraz parę tirzapów wypadałoby dostać. I kto wie, może będziemy mieli tirsy. Ojoj, dobra. To jest dosyć niebezpieczny przeciwnik. Wow, wow. Jakim cudem to tak szybko odpaliło się, nie mam pojęcia. Dobra, biorę tego śmierdzioszka. No tutaj będzie dosyć ryzykownie. Ja już się troszkę zmieniam chwyt, żebym mógł to szybciej klikać. I lecimy. Ojejciu, jak ja mało biję tym. Taki non-stop naładowane. Mówię, tirsy 30. Tirsy 30 to jest bardzo łatwe. Wow, do zrobienia. W życiu go nie zobaczyłem animacji. O nie, 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 nie. Drugi przeciwnik, jaki jest?
Dobra. Nie mogę strzelać. Ten Blighted coś tam jest jeszcze. Mask of Infamy. Dobra, maska nie skacze, więc zajmijmy się przeciwnikiem, który skacze. Host? Host? Halo, dzień dobry panie hoście. Dobra. Wiecie co? Magiciana użyję tutaj. To jest trudniejsza walka, jak walka z Hashem. Szczególnie dla Losta. Adversary. To jest boss, którego się bałem najbardziej. Dobra, Carrion Queen. Pierwsza zabita, bardzo łatwo poszło. Jest okej, jest okej. Tam to się od tej trującej kupy Carrion Queena rozwalił. Blastocyst skacze, więc jest to przeciwnik dosyć niebezpieczny. Gate. Nie wiem jaki jest drugi boss, nie pamiętam szczerze mówiąc. Nie ma drugiego bossa, dobra. Tutaj? Też nie mam pojęcia kto jest. Hunt. Huncik tutaj musi być. Dobra. On jeszcze żyje? Jezu, ile zdrowia mają te duchy Hunta. Najgorsze jest, że czasami nie jestem w stanie non-stop strzelać. O Jezus, dzięki Bogu, po wszystkim. Nie jestem w stanie non-stop strzelać, tylko widzicie co się dzieje. Jak on się nazywa? Kamień nerkowy to wszystko ogarnia. To jest troszkę taki do zabicia siebie item, ale śmieszny. No to, no co, co no. Trzeba brać, trzeba brać. Lecimy sobie na kolejne piętro. Poszło dobrze, naprawdę się bałem, że tutaj będzie mega słabo. A jest git, jest git. Jest naprawdę spoko. Scared Womb, walka z bossem. Obstawiam na górze. Po lewej. Ajajaj, naprawdę, powiem wam, że ten kamień nerkowy fajnie jak działa. W połączeniu z... Fajnie jak działa w połączeniu z... Rock Bottom. Ale no niestety, czasami rzeczywiście nie mieć możliwości strzału to jest mega przypał. Ja odpalę sobie tylko te strzykawę, tylko po to, żeby ten trinket się pojawił, żebyśmy mieli w przyszłości możliwość zobaczenia innego trinketa tutaj. Jezu, jak dobrze, że ja mam ciebie. Już bałem się, że zniknie ten item. Tier zapik. Być może wystarczy, żebyśmy mieli tirsy ponad 30. Tylko teraz musi się znowu aktywować efekt z kamienia nerkowego. I może będziemy mieli tirsy ponad 30. Będziemy non-stop strzelali za pomocą tej exa. Nie będę musiał tego nawet ładować. To by było bardzo fajne. Justice, nic ciekawego. Hangman drugi. Rules card, bez sensu w ogóle. Jakaś karta na walkę z Hashem by się przydała. Dobra, mamy ładowanko. Nie mamy tirsów 30 jeszcze, więc no niestety. Jeszcze jeden tier zap. I być może to będzie tier zap wystarczający. Miejmy nadzieję. Te itemy zmieniam. Szukam itemu Gapiego. Szukam itemu Gapiego. Niestety nadal nie ma. Zastanawiam się, czy wziąć to oko. To oko nie jest wcale takie najgorsze. Jakbyśmy mieli max tirsy, to chyba ono będzie git, mi się wydaje. O, to nie wpływa w ogóle na to, tylko mi damage zwiększyło, więc super. Dobra, lecimy sobie na kolejne piętro. To poszło bardzo szybciutko i bardzo dobrze. No dobra, no to teraz tak. Ale mam shot speed strasznie wywalony w kosmos. Shot speed akurat bardzo źle, że jest taki. Brakuje mi dosłownie ułamka tirsów, żeby mieć non-stop tirsy. Ej, bez jaj. Brakuje mi dziesiątych części tirsów, ale nie fart. Trzeba tir zapał ogarnąć jakiegoś. Zmieniamy oczywiście tej temy. Szukam Wavy Cupa w tym momencie. Jest tier zap. Wydaje mi się, że już będziemy mieli tirsy max. Bo wystarczy tirsy 5 razy 6. No to mamy 30, więc już jest git. Item zmieniamy oczywiście. Nic ciekawego. Super raf. Bardzo łatwy bosik. Lecimy dalej. Dobra, ładuj się. Znowu mój kochany kamień nerkowy. I powinno być gites.
Nie mamy nadal tirosów 30. Jakim cudem? Razy 6, jeżeli się nie mylę, to mnoży. Ależ nie fart. Dobra, Keeper Sack to jest item, który na pewno mi da te tirsy. Więc jest świetnie. Emperor, od razu na walkę z bossem. Szczerze, niepotrzebne mi to. Tower, tym bardziej nie, żebym siebie nie rozwalił. Kupimy jakiś item za pomocą Keeper Sacka w sklepie i dzięki niemu najprawdopodobniej zwiększymy sobie tirsy, no, do poziomu 30. Co to było? Eutanazja, Cox item. Dobra, potrzebuję jeszcze tutaj ładunki na potencjalny Devil Room. Z Devil Room oczywiście, co bym chciał. No Brimstone'a, Brimstone z Tech-Exem, to by było coś w tym momencie. Byśmy robili siekę niezłą. Fajne jest w ogóle to, że wszystkie efekty losowe z Trial Billa zostają z nami. W sensie... co tu jest za item jeszcze? Pageant Boy. O, dobra, co mi to zwiększy? Coś mi zwiększyło, tirsy najprawdopodobniej. Bo te tirsy mi się nie zwiększyły w tym momencie. Chociaż... nie wiem sam, o Jezu, triple shotik jeszcze. Najlepsze jest właśnie to, że te wszystkie efekty z nami zostają. Czyli jak dostanę triple shota, ja nadal mam tirsy 29. Jak dostanę coś, co mi da tymczasowego tirzapa, to ten tirzap ze mną zostanie do końca już gry. Dzięki Rockbottom. Dlatego, no nie pomyślałem nawet o tym, ale Trial Bill jest bardzo dobrym itemem do wzięcia, gdy mamy... Rockbottom. Dobra. Nie ma Devil Roomu. Ale nie fart. No dobra, trudno się mówi. Kolejne piętro. Walka z Haszem. Nie powinno być najgorzej. A Emperor mam w razie czego, żeby zresetować sobie ten. Tarczę z... O, Diplopia. Nie zwiększył mi żadnej statystyki, więc na pewno mi zwiększy tirsy. Tylko musi się teraz naładować ten efekt. No, Diplopia tutaj. Ciekawy item. Tu nic ciekawego. Dobra, czy będziemy mieli tirsy 30? Nadal nie. Nie rozumiem, naprawdę nie rozumiem. Mega dziwnie. Dobra, gdzie on czekał? Tutaj, czyli tutaj mamy przejście do Crawl Space gdzieś. Crawl Space. Dobra, mamy przejście. Jakiś dobry item. Zobaczymy, na co Diplopię użyć, jeżeli na cokolwiek. Ale śmiesznie, mogę wziąć sobie ten. Mogę wziąć sobie Farting Baby, a to jest super item. To jest naprawdę bardzo dobry item. No i oczywiście wracam, zostawiam Eternal D6. No to tak, ja bym użył po prostu Diplopię tutaj w jednym z Treasure Roomów. Oba te itemy bym zmienił i tyle. Jakbym coś miał brać, to nie, nigdzie nie ma itemu do brania. Liczyłem na małego Roka. Ale już trudno. Bierzemy Diplopię, używamy tutaj. I zmieniamy te itemki na, mam nadzieję, że coś lepszego. Oczywiście dwa tylko będę mógł wziąć. Jezus. Ha, Epifora. O Jezu, jak dobrze. chociaż Epifora, czy działa? O nie. O dobra. O Jezu, już się bałem, że nie mogę strzelać. Mogę. No ta, bo był jakiś bug, że... O, ja już nie wiem, sam. Część przemiany w conjoint. Część przemiany w conjoint. A się boję, że nie będzie strzelać. Jest taka możliwość. Są gdzieś jeszcze itemy? Tu był item do zmiany. Nie chcę w sklepie zmieniać. Nic ciekawego. Czemu bateria mi daje dwa ładunki? To jest dziwne. I nic ciekawego. Kupujemy sobie byle co, żeby tylko zwiększyć sobie statystyki. Emperor. O, Magician jest znowu. O, Magician się przyda. Dobra, Sun. Emperora bierzemy. Zgarniam wszystkie znajdźki. No i co? Tak, nie mogę strzelać, jak mam tirsy ponad 30. Muszę zaczekać, aż to minie i dopiero później strzelam. Mega dziwne, trochę się boję. Dobra, Magician i lecimy. O Jezu, ale go mielimy. Te piąchy słychać. Gdzie on jest? Super. Co jest z jego zdrowiem? Dobra, tu nie mogę strzelać chwilę. Ale to zaraz minie.
Halo, min. O, dziękuję. O, jakie mam duże pociski. Nie wiem dlaczego. Proptosis. Propto, o nie, póki miałem proptosis, ale ja bym bił. Dobra, panie Haszu. Panu mówimy do widzenia. Oj, ale tymi pociskami to dosyć niebezpieczny może być. O, nie mogę strzelać znowu, niestety. Trzeba chwilę zaczekać. Muszę pamiętać, że mam tutaj dwie tarcze. Dobra, nic się nie stało. Mam tutaj dwie tarcze, bo ja mam jeszcze tarcze nie tylko z mojego Holy Mantle, mam jeszcze tarcze oczywiście z kocyka. Super. Dobra, wszystko. Idziemy na... DR, Dark Room było. A jest katedra. What the hell? Nie wiem, o co chodzi. To co, Emperor od razu? Emperor od razu, co tu więcej punktów nabije, chociaż trochę jeszcze w tym daily. O, proszę bardzo, znajdziek se wezmę. O Jezu, ile znajdziek. Oj, 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 nie mogę strzelać. No i Emperor. Walka z Ajzaczkiem. Oj, czemu tylko na boki strzelam? Whis się chyba trafił. I dziękuję, całe daily, eleganckie, 40 tysięcy punktów, 7 miejsce, nie najgorzej. Mimo, że nie grałem nawet na punkty jakoś specjalnie. Nieźle, nieźle, pozdrawiam, o widzicie, 7 miejsce na daily, o oczywiście. Za momencik mnie przebiłem, dopiero daily się zaczęło, więc dużo osób nawet w to nie grało, ze znajomych na pewno nikt nie grał. Chyba pół godziny temu się to daily zaczęło. No nic kochani, ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Jadę dzisiaj, tak jak mówiłem, do Gdańska. Odcinki będą od środy może już nawet. Nie wiem, nie wiem. Za tydzień w niedzielę już normalnie stream będzie. A może jeszcze dzisiaj dam radę coś nagrać, ale nie, bo się muszę też spakować. Ale może coś jeszcze nagram. Dobra, dzięki kochani za oglądanie. Widzimy się w kolejnym odcinku, mam nadzieję, że niedługo. Trzymajcie się i cześć, papa.